Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Anioł wszedł do niej. Wszedł do domu Maryi, a przede wszystkim w jej modlitwę, w jej myślenie, wrażliwość serca. Zobaczmy, kiedy my się modlimy, to Bóg wchodzi w nasze myślenie, w naszą wrażliwość serca, w naszą historię życia, w nasze doświadczenia, te piękne i te brzydkie. I te poukładane, i te strasznie pogmatwane. W to nasze chcę i nie chcę, które wyrażamy przed Bogiem. Anioł wszedł, aby przypomnieć Maryi o korzystaniu z daru radości. Raduj się, napełniona łaską. Źródłem radości jest Bóg. I gdy Bóg jest z nami, wypełnia nas najgłębsza radość. Ani przez niedostatek, ani przez złego ducha, ani przez życzliwego, nieżyczliwego człowieka. My nie możemy być pozbawieni radości, którą daje Bóg, bo ta radość jest najgłębiej. Zobaczmy, grzech jej nie wypłukuje, szatan do niej nie ma dostępu, a tym bardziej ludzie. I dlatego też nawet po dniach jakiegoś buntu, jakiegoś zagubienia w wierze, my zawsze mamy się do czego odnieść, bo Bóg zawsze mieszka w człowieku. Czy to jest ateista, liberał, prawda, katolik, muzułmanin. Bóg mieszka w człowieku. W nas jest Jego tchnienie. Kiedy Bóg odjąłby tchnienie swoje od nas, my popadamy w nicość, w nieistnienie, o tak. To dotknięcie łaską wprowadza Maryję w stan zmieszania się. Maryję poruszyły słowa anioła, wprowadziły ją w pewien zamęt. Ona nie rozumie tego, co się dzieje. Doświadczyła niepokoju, zatrwożyła się, doznała lęku. Ale to jest ten piękny lęk, to jest inny lęk od tego, który my niejednokrotnie przeżywamy. Istnieje lęk ludzi dobrych, lęk ludzi wierzących Bogu. Jest to obawa o relacje z Bogiem, aby one były takie, jakich chce Pan. Kiedy się lękam? Wtedy, kiedy istnieje niebezpieczeństwo, że mogę popełnić grzech, który mnie w jakimś stopniu oddzieli od Boga. Lękam się, żebym nie zawiódł nadziei, jaką Bóg we mnie pokłada. Żebym nie zawiódł Pana Boga, który mi zaufał. I to jest ten lęk dobry, lęk chrześcijański. Lęk człowieka otwierającego się na Boga i ku Niemu zwrócony jest też lękiem przychodzącym od Boga. Przychodzącym od Boga. Kiedy anioł, archanioł Gabriel się pojawia, wraz z nim przychodzi lęk na Maryję. Ona została uświadomiona, że w niej jest Bóg, w niej jest Duch Święty. Bo łaski pełna to jest Bóg, to jest obecność Boga.
gdzie jest pełnia łaski. Lęk Maryi był wołaniem o zrozumienie, o pomoc w przyjęciu tego, co usłyszała od anioła. To nie jest tak, że Maryja nie wierzyła. Maryja jedynie chciała zrozumieć. Bogu zależy na tym, byśmy Go rozumieli. Kiedy nie rozumiemy Boga, łatwo od Niego odchodzimy. Prawda? I tam, gdzie na przykład między ludźmi jest zrozumienie, tam rodzi się przyjaźń, tam rodzi się miłość, gdzie ludzie naraz zaczynają się rozumieć. Łączy ich coś więcej niż jakieś takie zauroczenie powierzchownością, wyglądem, prawda? Mową. Coś więcej, coś głębiej zaczyna ich łączyć, kiedy się wzajemnie rozumieją. Lęk człowieka otwierającego się na Boga i ku Niemu zwrócony jest lękiem przychodzącym od Boga. I Bóg pragnie usłyszeć pełne trwogi wołanie, które dociera do Jego serca. To lękowe, równocześnie pełne ufności odniesienie do Boga sprawia, że tworzy się silna więź między człowiekiem a Nim. Wszystko może służyć ku dobremu. Zobaczmy lęk, zobaczmy grzech. Grzech, po którym przychodzi skrucha serca, łzy, żal, spowiedź święta. Potrzeba pamiętać, że jest lęk, na który Bóg pozwala i który dopuszcza, jak podczas zwiastowania Maryi. Lęk ludzi dobrych ma sens i cel. Może otworzyć na Boga w okrzyku trwogi wołającej o zmiłowanie. Jest widomym znakiem łaski Bożej. To właśnie fiat Maryi odsłania posłuszeństwo Bogu. I w tym możemy i powinniśmy Maryję niepokalanie poczętą naśladować, by posłuchać Boga we wszystkim.